A może będzie to dzień dobry. Nazywam się Eleonora Maras i pełnię funkcję dyrektora Centrum Kultury i Edukacji Bakara. Mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na wydarzenie kulturalne Bakariada 2, finansowane w całości z Urzędu Miasta. Jest to program promujący Wrocław. Wrocław, miasto spotkań. Dzisiaj mamy tylko taką możliwość na spotkanie, więc cieszę się bardzo, że jesteście z nami. Dzięki wsparciu też Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec możemy realizować ten projekt w Centrum Kultury Bakara. Ze względu na COVID zamiast jednego kilkudniowego bloku zaplanowaliśmy 4 kameralne spotkania co piątek. Zgodnie z planem rozpoczęliśmy warsztatami poetyckimi 6 listopada. Warsztaty odbyły się przy pełnej sali, czyli dopuszczalnych 6 osobach na taką dużą salę. Następnie rozpoczął się koncert, a właściwie spotkanie poetycko-muzyczne, które nazwaliśmy Wielcy Nieobecni. To spotkanie było szczególne. Wszyscy przeżyliśmy je jakby podwójnie. Mieliśmy świadomość, że następnego dnia będą domy kultury pozamykane i nie wiadomo, kiedy w takich okolicznościach będziemy mogli się spotkać. Napełniliśmy się tymi treściami piękna, spokoju, do tego stopnia, że już po zakończeniu dzieliliśmy się wrażeniami, że było pięknie, niesamowicie i zanieśliśmy tą pozytywną energię na pewno do swoich domów. Teraz zapraszam wszystkich, którzy brali udział w warsztatach poetyckich, ale też wszystkich słuchających nas i oglądających w tej chwili do pisania wierszy, do przysyłania ich do Bakary na kontakt@bakara.pl. Chcielibyśmy nagrodzić najlepsze, a wszystkim ofiarować dyplomy i upominki, żebyśmy zapamiętali dobrze ten czas.